Szanowni Państwo, pozwólcie, że zaczniemy dzisiejszą sesję, także bardzo serdecznie Państwa witam i otwieram 18. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na naszej sesji panów komendantów, pana młodszego inspektora i pana kapitana, czyli ze Straży Pożarnej i z naszej policji. Witam kierowników wydziałów, witam pana dyrektora Karola, witam pana mecenasa, panią skarbnik, panią sekretarz, wszystkich, którzy są obecni na sesji. Witam również członków Rady Powiatu i członków zarządu z panem starostą na czele. Witam również bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas w tej chwili oglądają i całego powiatu. Szanowni Państwo, zanim rozpocznę procedowanie sesji, na samym początku chciałbym poprosić pana starostę, ponieważ mamy taką uroczystość na samym początku. Niektórzy mówią smutną, niektórzy mówią radosną. To wszystko zależy od tego, kto tę uroczystość obchodzi. Ale o tym, jaka to jest uroczystość, powie pan starosta. Także bardzo serdecznie proszę pana starostę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, wszyscy, którzy nas Państwo oglądacie i Panie Dyrektorze Krzysztofie Karolewski. Szanowni Państwo, ta okoliczność, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, dla jednych smutna, dla drugich wesoła czy radosna, nadeszła właśnie i chcieliśmy tutaj w imieniu Rady Powiatu, w imieniu Zarządu Powiatu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę, trwanie na swoim stanowisku przez wiele, wiele lat panu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Administracji i Oświaty, panu Krzysztofowi Karolewskiemu. I Krzysztof, poprosimy tutaj do nas i pozwól, że ja jednak odczytam tę laudację, bo zawarliśmy tutaj, myślę, sentencję twojej obecności z nami przez te wszystkie lata. Szanowny pan Krzysztof Karolewski i szanowni panie Krzysztofie, w imieniu Samorządu Powiatu Bartoszyckiego oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Bartoszycach mamy zaszczyt złożyć podziękowania za 20 lat pracy zawodowej w naszej placówce. To już 20 lat. Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu i podsumowania. Chcielibyśmy, podsumowując pana karierę zawodową, aby wziął pan pod uwagę oprócz swojej pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagał pan służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez te dwie dekady. Przeżył pan wspólnie z nami wiele różnych momentów i zawirowań. Mamy za sobą wspaniałe czasy i trudne momenty. Zmieniały się strategie, koncepcje i cele. Dla pana, niezależnie od tego, co się działo dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie uczciwość w pracy. Drogi panie Krzysztofie, dziękujemy za te piękne lata. Poświęcenie, oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w starostwie powiatowym. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni pan o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile. Chcemy pana zapewnić, iż będzie pan u nas zawsze mile widzianym gościem. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi emerytowani pracownicy dalej czuli więź z naszą instytucją. Liczymy, że będzie pan gościem imprez i jubileuszy firmowych. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostajemy z wyrazami szacunku. Podpisali wice i starosta powiatu bartoszyckiego. Panie Krzysztofie, serdecznie dziękuję.
I szanowni państwo, żeby utrwalić w jakiś materialny sposób pamięć o nas, to również przygotowaliśmy taką piękną statuetkę. Ja przeczytam też treść tego. Szanowny pan Krzysztof Karolewski, w podziękowaniu za wieloletnią, obfitującą w sukcesy pracę zawodową w dziedzinie oświaty i edukacji na rzecz powiatu bartoszyckiego, z wyrazami uznania również podpisane przez wice i starostę powiatu bartoszyckiego. W imieniu nas wszystkich tutaj, myślę, przekazuję panu tę właśnie statuetkę. Proszę ją gdzieś tam postawić w kąciku, ale żeby było widać. No, ale wszyscy mi się trzęsą w ręce, jakbyśmy byli dopiero po świętach, słuchajcie. No, bardzo dziękuję, jestem wzruszony. No, człowiek ma taką naturę, że pamięta same dobre rzeczy i ja już w tej chwili tylko to, co najlepsze pamiętam z tych moich 40 prawie 3 lat pracy, bo tak jak pan starosta powiedział, 20 lat, ponad 20 lat, 21 byłoby w lutym pracy w starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu. No ale nie chciałem autolaudacji, chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom, z którymi spotkałem się na swojej zawodowej drodze życia. Miałem to szczęście, że spotykałem samych wspaniałych ludzi. Trudno wymieniać było z nazwiska, bo to trwałoby trochę długo, ale chciałem powiedzieć, że no, przepracowaliśmy te 20 parę lat z wieloma radami powiatu, z komisjami edukacji, a przede wszystkim z zarządami oraz ze starostami, wicestarostami. Bardzo serdecznie wszystkim państwu za te lata pracy dziękuję. Z niektórymi z państwa pracuję od początku, czyli już ponad 20 lat tutaj w starostwie. Z częścią trochę krócej, ale naprawdę życzyć można sobie, żeby tak się układało wszystkim, jak ułożyło się im do końca mojej kariery zawodowej, mojej pracy zawodowej. Przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować również wszystkim współpracownikom, zarówno Starostwa Powiatowego, jak i byłego już Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty. Pani Skarbnik za ciężką, aczkolwiek bardzo owocną współpracę przez te wiele lat i wszystkim państwu. Wypadałoby też podkreślić, że no, na przestrzeni tych 20 paru lat współpracowałem nie tylko z jednostkami oświatowymi, ale także z wieloma innymi jednostkami. Podziękowania składam za współpracę dyrektorom jednostek powiatowych, obecni tutaj pani Brygida i pan Karol. Bardzo serdecznie dziękuję komendantom, a w ogóle wszystkim pracownikom, wszystkim funkcjonariuszom służb i straży, bo miałem okazję też wiele, wiele lat współpracować z państwem. Z telewizją lokalną, z prasą wielokrotnie miałem do czynienia, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Bardzo państwu dziękuję za to, że zawsze chcieliście nasze sprawy oświatowe przedstawiać w taki właśnie sposób. Tak jak obiecałem, nie będę długo mówił. Chciałem na koniec złożyć tylko państwu życzenia zarówno w związku z nowym nadchodzącym rokiem, ale też życzenia z okazji dalszej pracy w samorządzie powiatowym. Życzę państwu, abyście zrobili wszystko, aby ten nasz powiat i nasze samorządy lokalne naprawdę były silne. Jak do tej pory, ciężką pracą widać, że daje to efekty. Pamiętajcie państwo, mamy świetną młodzież, mamy świetnych nauczycieli, wspaniałe szkoły. Nie pozwólcie, żeby uciekali od nas. Róbcie wszystko, żeby zostali tutaj i tworzyli tę naszą lokalną społeczność.
Z okazji Nowego Roku wszystkim Państwu życzę spełnienia wszelkich marzeń, wszelkich zamierzeń. No i cóż, na pewno nie żegnamy się. Będę jako emeryt Państwa odwiedzał. I już tylko na sam koniec jedno nazwisko wymienię. Panie Starosto Zbigniewie Nadolny. Z Panem przepracowałem może nie najdłużej, bo są tutaj osoby, z którymi dłużej pracowałem, ale zawsze na Pana mogłem liczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lata wspólne pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozwólcie Państwo, że jeszcze ja tylko dwa słowa powiem. Krzysiu, ja przepraszam, że tak mówię po imieniu, ale z Krzyśkiem znamy się od dziecka, od małego dziecka. Razem chodziliśmy do szkoły, razem zdawaliśmy maturę, zresztą podobnie jak z panem starostą. We trójkę zdawaliśmy w jednym czasie maturę w liceum w Żeromie. Więc Krzysiu, życzę Ci dużo zadowolenia z bycia na emeryturze. Ja coś na ten temat wiem, ponieważ już jakiś czas jestem na emeryturze. Życzę Ci zdrowia, życzę Ci wielkich przeżyć i radości z przebywania właśnie na tym zasłużonym odpoczynku. Wszystkiego najlepszego Ci, Krzysiek, życzę i przychodź tutaj, bądź z nami. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chcę dodać, że rozpoczęciem pracy w starostwie wiele lat przepracowałem w szkole i tu na sali są też efekty mojej pracy wychowawczej, pedagogicznej, z czego jestem bardzo dumny, chcę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz już szara rzeczywistość, czyli przechodzimy do procedowania naszej sesji. Porządek obrad wszyscy Państwo przed sobą mają, ale zanim ustalimy ten porządek obrad, ja pozwolę sobie sprawdzić kworum. To znaczy, bo bez tego, jeśli nie sprawdzimy kworum, to nie będziemy wiedzieli, czy nasze obrady są prawomocne. Także bardzo proszę o kliknięcie w zakładkę kworum. Pan Wiesław Kurach i pan Bartosz Kilmanowicz jeszcze. Wiesiek, dobrze. Stwierdzam, proszę Państwa, że są wszyscy radni, czyli jest 17 radnych, a więc nasze obrady są prawomocne. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Porządek obrad Państwo wszyscy dostali. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę, pan starosta. Panie przewodniczący, ja chciałem w imieniu Zarządu Powiatu złożyć wniosek o poszerzenie porządku obrad o takie dwa projekty uchwały. Pierwszy to byłby uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej numer 1999N drogi powiatowej, tam Dzikowo i Ławeckie. Chodzi o pozbawienie kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. No, komisja, myślę, pracowała nad tym. Tym samym umieszczenie przedmiotowego projektu w punkcie 7, punkt G. G, dobrze. I druga uchwała ponadto wnosi o włączenie do porządku obrad w punkcie 7, punkt H, projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Dzisiaj na wniosek pani dyrektor też musimy dokonać tej zmiany, ponieważ ona tak właśnie w tym dzisiejszym dniu została ujawniona. To jest też kwestia 313 zł, ale musimy to tutaj wprowadzić do porządku obrad. I proszę Wysoką Radę o to, żebyśmy przyjęli właśnie te dwa punkty w naszym dzisiejszym obradowaniu. Dziękuję bardzo. Jeśli będą jakieś wyjaśnienia potrzebne, to pani dyrektor tutaj jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Pan Mirosław Olejnik, proszę. Chciałbym, żeby może pan starosta wyjaśnił. Chodzi o tą drogę, numerów nie podam. Dzikowo, z jakiego powodu ona zostaje pozbawiona kategorii dróg powiatowych i czy to oznacza, że ona zostanie przejęta przez jakąś inną jednostkę organizacyjną? Trzeba, to proszę bardzo. Nie krótko, czy ktoś tą drogę przejmie? Tak, wiecie, ja przeczytam.
ale bardzo króciutko, proszę. Trzeci odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w obrębie leśnym Nadleśnictwa Górowo i Ławeckie, jak Państwo wiecie, i nie spełnia żadnej funkcji drogi publicznej, bo to było tutaj tym takim podstawowym elementem. Jego stan techniczny jest nieodpowiedni z uwagi na intensywnie zmieniające się otoczenie drogi spowodowane ekspansją roślinną, leśną i zmianami w stosunkach wodnych tego terenu. W otoczeniu wyłączanego odcinka drogi znajdują się tylko tereny należące do lasów państwowych. I Nadleśnictwo Górowe i Ławeckie pozytywnie opiniuje wyłączenie przedmiotowego odcinka drogi z użytkowania i pozyskaliśmy również pozytywne opinie od wszystkich powiatów ziemnych, bo taki jest wymóg, oraz od zarządu województwa. Bo ta droga nikomu nie służyła, tak, do tej pory. No i Czyli wszystko jasne, tak? Wszystko jasne. Wobec tego, czy są jeszcze jakieś uwagi dotyczące porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie propozycję pana starosty o poszerzenie porządku obrad o te dwa punkty, które wymienił. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że cała Rada przyjęła rozszerzenie porządku obrad o te dwa punkty, które pan starosta wypowiedział. Szanowni Państwo, przeczytam w tej chwili porządek obrad, żebyśmy wiedzieli, co głosujemy. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 18 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 17 sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Punkt szósty. Przedstawienie założeń projektu budżetu powiatu na 2020 rok oraz wymaganych opinii. I tu w tym punkcie będziemy słuchali informacji przewodniczącego Zarządu Powiatu, opinii Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zakończymy ten punkt dyskusją. Punkt siódmy to jest podjęcie uchwał w sprawach uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-30, uchwalenie budżetu powiatu na rok 2020, zmian w budżecie powiatu na rok 2019, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2020, zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli. Dalej uchwała dotycząca drogi powiatowej, którą wprowadził pan starosta i uchwała, którą wprowadzamy dotycząca PFRON-u. Następnie sprawy różne i zamknięcie obrad 18 sesji Rady Powiatu. Poddaję wobec tego pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 18 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu obrad z 17 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie zobaczę zgłoszeń, stwierdzę, że Rada ten protokół przyjęła. Nie widzę zgłoszeń, więc stwierdzę, że Rada protokół przyjęła. Punkt piąty dotyczy informacji z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady i w tym celu poproszę pana starostę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 17 a 18 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 26 listopada a 30 grudnia 2019 roku. W powyższym okresie czasu Zarząd obradował na dwóch zwykłych posiedzeniach. To jest w dniu 3 i 19 grudnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały.
Uchwała nr 43, łamane na 124, łamane na 2019, z dnia 3 grudnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu gminie Bartoszyce. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6 m2 stanowiącej własność powiatu położonej w miejscowości Skitno, gmina Bartoszyce, zajętej pod drogę powiatową nr 1390N w celu postawienia wiaty przystankowej oraz prowadzenia późniejszych zabiegów związanych z jej utrzymaniem i konserwacją. Uchwała nr 43, łamane na 125, łamane na 2019, z dnia 3 grudnia bieżącego roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu gminie Bartoszyce. Również i ta uchwała dotyczy zgody Zarządu Powiatu na zawarcie umowy użyczenia powierzchni 6 m2 i postawienia wiaty przystankowej w tym przypadku w miejscowości Rodnowo. Uchwała nr 43, łamane na 126, łamane na 2019, z dnia 3 grudnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu gminie Bartoszyce. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na użyczenie 6 m2 położonych w miejscowości Sędławki, także na postawienie wiaty przystankowej. W tych trzech miejscowościach będą te wiaty usytuowane. Uchwała nr 44, łamane na 127, łamane na 2019, z dnia 19 grudnia bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Uchwała nr 44, łamane na 128, łamane na 2019, z dnia 19 grudnia bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Uchwały od numeru 44, łamane na 129, łamane na 2019, do numeru 44, łamane na 135, łamane na 2019, z dnia 19 grudnia bieżącego roku, dotyczą wyrażenia zgody na przekazanie środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. To jest przez Starostwo Powiatowe Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Liceum Ogólnokształcącemu imienia Stefana Żeromskiego, Zespołowi Szkół w Górowie i Ławeckim, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu, Młodzieżowemu Domu Kultury i Powiatowemu Centrum Rozwoju Edukacji. Dotyczy to mebli biurowych oraz tego sprzętu elektronicznego po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Administracji Oświaty. Zarząd rozpatrywał następujące pisma. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu pod nazwą Po prostu Ty wystąpiły z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na naklejki z logo projektu oraz torby z hasłem projektu. Zarząd powiatu przychylił się do prośby, przeznaczając na ten cel kwotę 300 zł ze środków promocji powiatu. Warunek: umieszczenie logo powiatu na torbach i naklejkach. Druga sprawa. Na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo na okres od 25 listopada bieżącego roku do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2019-2020, a także wyraził zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia ucznia w wymiarze 4 godzin tygodniowo na okres od 1 grudnia 2019 do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2019-2020. Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wystąpił z wnioskiem o przedłożenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Biorąc pod uwagę pozyskane opinie od ościennych samorządów powiatowych oraz od Zarządu Województwa, projekt uchwały został skierowany pod dzisiejsze obrady i został przez Wysoką Radę przyjęty. Jak wnioskowałem na wstępie, Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić do porządku dzisiejszych obrad projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON 2019 roku. Tę uchwałę też przyjęliśmy. No i tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Przechodzimy do punktu
6. Proszę Państwa, to jest najważniejsza uchwała w roku, jaką podejmuje Rada Powiatu, czyli budżet na rok 2020. Żeby uchwalić ten budżet, musimy wysłuchać kilku opinii i informacji. Dlatego na początku poproszę ponownie pana przewodniczącego zarządu, pana starostę, o informację na temat przyszłorocznego budżetu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. To jest cała uchwała budżetowa. Tutaj pan Leszek zapytał, czy aż tyle. Nie będzie aż tyle. Ja w dużym skrócie, bo państwo się oczywiście zapoznali z naszym budżetem, z projektem budżetu na powiatu na rok 2020. Chciałbym tylko omówić te wszystkie takie najważniejsze kwestie, które zarząd uznał za właśnie takie. Otóż tak, dochody budżetu powiatu w wysokości 86 166 183 27 groszy to są dochody na rok 2020. Wydatki budżetu stanowią kwotę 90 529 883 zł 27 groszy. I szanowni państwo, jak widzicie, jest tutaj deficyt w naszym budżecie. Ten deficyt to kwota 4 363 700 zł i zostanie on pokryty kredytem w całości. Ale chcę tutaj zaznaczyć, że te 4 363 000 zł to jest to zaledwie 3,95% całego budżetu, czyli naszych wydatków budżetowych. Więc mieścimy się tutaj, myślę, w dość wysokiej normie. Przypomnę, że budżet państwa został przedstawiony, projekt budżetu państwa został przedstawiony bez deficytu. My już jesteśmy blisko takiego rozwiązania i sądzę, że jeśli się bardzo mocno postaramy, to może w przyszłym roku uda nam się rzeczywiście podobny budżet uchwalić. Szanowni państwo, ja chcę tutaj jakby zaakcentować kwestie związane z zadaniami inwestycyjnymi, te roczne i wieloletnie, przewidziane właśnie do realizacji w roku 2020. I tak, po pierwsze, przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej nr 592, tam Kowalewo, Łędławki, miejscowości Grzędna. Tu są kwoty, państwo macie przed sobą, to jest załącznik nr 3A. Jeśli byście chcieli państwo śledzić razem ze mną. I to będzie realizatorem tego zadania, będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Druga to jest przebudowa drogi powiatowej nr 1380N Dęby-Toprzyny. I też tutaj Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizatorem. To są kwoty na kwotę 6 834 910, w tym kredyty i pożyczki to jest 3 662 000. I środki pochodzące z innych źródeł to są 3 172 000 zł. Kolejny to jest droga powiatowa 2583N w Bisztynku, ta ulica Orzeszkowa. I to jest kwestia wykonania dokumentacji technicznej. Kwota przeznaczona na ten cel 13 000 zł. Też do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Kolejna droga to jest przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej nr 592 Kowalewo-Łędławki na odcinku Grzęda-Łędławki. I to też dotyczy dokumentacji technicznej, bo chcemy to wszystko przygotować. Kwota 7 tysięcy złotych, realizacja Zarządu Dróg Powiatowych. Kolejna przebudowa drogi powiatowej 1420N na odcinku Prosity-Księżno i droga powiatowa na odcinku Księżno, granica powiatu. Też dokumentację techniczną, 7 tysięcy złotych, realizacja Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Przebudowa drogi powiatowej 1390N do drogi wojewódzkiej nr 512 Leginy, Liski, Sępopol, Ostre Bardo, Szczurkowo na odcinku Turcz, Sępopol. Kwestia też dokumentacji technicznej, Zarząd Dróg Powiatowych realizuje w Dąbrowie. Kolejna droga, przebudowa drogi powiatowej 1354N, Glądy, Pieszkowo, Tolko. Na odcinku Kicina
9 skrzyżowanie z drogą powiatową 1386N Pieszkowo. I dokumentacja techniczna w tym przypadku również 7000 zł Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Kolejna droga to jest przebudowa drogi powiatowej 1136N na odcinku granica powiatu Lwowiec i droga powiatowa 1581 w miejscowości Lwowiec. Też dokumentacja techniczna, kwota 7000 zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Więc w stosunku do dróg mamy takie plany i myślę, że w dużej mierze uda nam się tutaj skorzystać. Ja przy okazji, Szanowni Państwo, tutaj powiem przy okazji tych dróg, że wpłynęło dzisiaj do nas pismo od Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Oceny Wniosków o Dofinansowanie Zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od pani Izabeli Sielickiej-Werner i informują, że zgodnie z ustawą dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez prezesa Rady Ministrów listy, o której mowa w artykule tam i tak dalej. I to są te nasze trzy drogi, które już, o które wnioskowaliśmy. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa drogi powiatowej 1390N, to jest koniec miejscowości Turcz o długości 4,536 km i przebudowa drogi powiatowej też o długości 4000 tutaj tylko Rodnowo i dalej, 4 km 13 tysięcznych. Więc jest już tylko kwestią podpisu, żebyśmy to dofinansowanie pana premiera, żebyśmy to dofinansowanie na te drogi otrzymali. Szanowni Państwo, dalej jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Otóż chcemy wykonać przyłącze energetyczne do Zarządu Dróg Powiatowych. Przeznaczyliśmy na ten cel 15 tysięcy złotych, też do realizacji przez Zarząd Dróg. Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Powiatowych. Na ten cel przeznaczamy 778 250 zł i też do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych. To jest taka inwestycja, która zawsze nam gdzieś umykała przez te kilka ostatnich lat. No i w związku z tym, że potrzeby to raz, dwa, naciski instancji kontrolujących to dwa i spróbujemy to zrealizować. Kolejna sprawa, rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej. I tutaj planowane wydatki to jest około 3 milionów 237,5 miliona złotych. Dochody własne to 323 741 i środki tam wymienione w artykule 6 ustęp 1 to te 2 miliony 913 tysięcy złotych i też do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych. Kolejna sprawa to zakup urządzenia do pomiaru ruchu w kwocie 23 tysiące złotych. To też będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Kolejna sprawa dla Zarządu Dróg to zakup samochodu dostawczego. Jest to kwota 150 tysięcy złotych. Myślę, że zrealizujemy ten zakup za taką kwotę. Kolejna sprawa to są prace modernizacyjne, budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Jest to też inwestycja planowana od kilku lat, bo Państwo chodzicie po tych korytarzach, pewnie wszyscy się przyzwyczaili, ale chcielibyśmy doprowadzić to do takiego wizualnego stanu i technicznego też, żeby można było w tym naszym budynku poczuć się tak jak w prawdziwym budynku użyteczności publicznej. Przeznaczyliśmy na to 636 487 tysięcy złotych i do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek. I to też przeznaczyliśmy tutaj 363 500 zł i to też będzie realizowało Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Prace modernizacyjne budowlane lokalu mieszkalnego nr 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach. Przeznaczyliśmy na ten remont tego mieszkania 65 000 zł. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Państwo pamiętacie, otrzymaliśmy z Urzędu Miasta właśnie to mieszkanie. Ma nam służyć w różnych celach, ale głównie pod potrzeby szpitala i musimy je doprowadzić do normalnego stanu, który pozwoliłby na użytkowanie zamieszkałym tam osobom.
Kolejna inwestycja to poprawa infrastruktury parkingowej na terenie działek numer 77 i 380, obręb 4, gmina miejska Bartoszyce. I tutaj przeznaczamy na ten cel 30 tysięcy złotych i do realizacji przez starostwo powiatowe. Wykonanie instalacji elektrycznej w pralni Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 48 tysięcy złotych. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach będzie to realizował. Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP. To jest 90 tysięcy złotych. To jest Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku do realizacji. Tutaj Państwo wiecie, że my mamy coraz większe problemy z realizacją zadań Straży Pożarnej, no, do której oczywiście nie mamy tutaj żalu, ponieważ wykonują swoje obowiązki. Natomiast w niektórych przypadkach środki, które musielibyśmy przeznaczyć na dostosowanie naszych budowli, naszych pomieszczeń do wymogów tych najnowszych przepisów, sięgają kilku milionów złotych i póki co jest to problem, który dla nas jest trudny do rozwiązania. No ale zobaczymy, może nowy rok przyniesie nam jakieś korzyści finansowe i będziemy mogli tego dokonać. Kolejna sprawa to zakup samochodu osobowego Dacia Duster. Przeznaczyliśmy tutaj kwotę 45 tysięcy złotych i to będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach realizowało ten cel, ponieważ jak Państwo wiecie, tam jest po prostu potrzebny samochód, który mógłby jeździć po terenie, bardzo różnym, jeśli chodzi o ukształtowanie. W związku z czym należy ten samochód po prostu zakupić. Przebudowa dachu, kolejna sprawa. Na budynku numer 14 przy ulicy Limanowskiego w Bartoszycach przeznaczyliśmy na ten cel 150 tysięcy złotych i to będzie oczywiście realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Bartoszycach. Przystosowanie budynku do standardu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Chodzi tutaj o tę wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bartoszycach. Przeznaczyliśmy na ten cel 50 tysięcy złotych. Jak Państwo pamiętają, tworzymy tam 3 zespoły, takie samodzielne, 14-osobowe, bo takie są wymogi. Do końca 2020 roku musimy to zrealizować. W związku z czym te nakłady są niezbędne. Wszystko jest już praktycznie gotowe, oprócz właśnie przystosowania już końcowego budynku do spełnienia ustawowych wymogów. Szanowni Państwo, no jest jeszcze adaptacja budynku przy ulicy Lipowej w Bartoszycach, na który przeznaczyliśmy 1 600 000 złotych do realizacji przez starostwo powiatowe. Jak Państwo zdążyli zauważyć, nastąpiła na tym budynku już jedna inwestycja w postaci właśnie nowego dachu, który wygląda rzeczywiście pięknie. Tutaj należałoby, myślę, głośno powiedzieć o wykonawcy i pochwalić go za tak sumienne wykonanie swoich prac. Cieszymy się, ja osobiście też, że taki najpiękniejszy budynek zabytkowy w Bartoszycach, no już po remoncie dachu zapewne nie będzie ulegał dalszej degradacji. Mamy przeznaczony tutaj ten 1 600 000. Jeżeli nie pozyskamy środków z zewnątrz, będziemy się o to usilnie starali, bo jak Państwo wiecie, niestety na takie zadania, na budynki, nawet zabytkowe, ale przeznaczone dla celów administracyjnych, to jest bardzo trudno o pozyskanie środków na ten cel. Będziemy starali się uzyskać to od ministerstwa. W styczniu będzie u nas jakby oglądał ten budynek, czy zwiedzał, czy pan Wojewódzki Konserwator Zabytków, może gdzieś on nam tutaj troszeczkę pomoże w tych kwestiach. Chcemy właśnie dokończyć ten budynek, czyli to piętro pierwsze zostanie poddasze i myślę, że to będzie naszym dużym sukcesem, jeżeli nawet w większości za własne środki dokonamy tego dzieła. Szanowni Państwo, chcę tutaj też jeszcze trochę powiedzieć o wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, właśnie przewidziane do realizacji w 2020 roku. I po pierwsze, taka pomoc finansowa powiatu bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta województwa warmińsko-mazurskiego w części kosztów kwalifikacyjnych projektu budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 512 wraz z budową przeprawy mostowej. No ten nasz tak zwany popularnie most. Więc na rok 2020 mamy przeznaczony 1 200 000 zgodnie tam z pewnymi ustaleniami z zarządem województwa. Na całość tej inwestycji powiat bartoszycki przeznaczył kwotę 4 milionów złotych, jak Państwo pamiętacie. I to będzie rozłożone prawdopodobnie na przestrzeni tych 4 kolejnych lat.
Pierwsza taka nasza transza w roku 2020 to jest 1 200 000. Kolejna sprawa to jest, jeśli chodzi o te dotacje, to jest Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Tu przeznaczyliśmy 30 000 zł. Realizować to będzie Starostwo Powiatowe. I kolejna sprawa, dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II, też w kwocie 250 000. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach będzie to realizowało. I to, Szanowni Państwo, byłyby te nasze zamierzenia i cele, które chcemy w 2020 roku zrealizować. Oczywiście oprócz celów inwestycyjnych mamy też w założeniach, przynajmniej tych już zapisanych, ale i zrealizowanych, chodzi tu o podwyżki również wynagrodzeń dla naszych pracowników. Będziemy starali się tak gospodarować tymi naszymi środkami płacowymi, żeby uniknąć spłaszczeń właśnie w firmach w związku z wejściem od nowego roku tej najniższej kwoty 2600 zł. Jeśli by się to nam udało na koniec przyszłego roku i pracownicy i wszyscy, czy większość byłaby z tego tytułu zadowolona, to też będziemy sobie poczytywali to za pewien sukces, bo to są bardzo trudne kwestie, ale myślę, że do rozwiązania. Szanowni Państwo, więc chciałbym tutaj jeszcze dodać kilka takich spraw związanych z finansami, które no, spowodowały spore jakieś takie niepokoje w tym roku. Mianowicie kwestie finansowe dotyczące naszej oświaty. Otóż mogę tu Państwu w tej chwili już jakby, nie jakby, ale tak przekazać taką informację, że te wszystkie prolongaty, których udzielaliśmy, o które się starały nasze jednostki oświatowe, zostały w dużym stopniu zrealizowane już w tym roku. I jeżeli po dokładnych wyliczeniach jeszcze pozostałoby to tylko, pozostałby nam grudzień do spłaty. Może wyjść tak, że to będzie bardzo niewielka kwota. Czyli w nowy rok weszlibyśmy bez tego bagażu właśnie tych prolongat. Kolejna sprawa, która gdzieś tam przewija się też na sesji, szczególnie Rady Miasta Bartoszyce, to jest sprawa dotycząca tej pożyczki, którą zaciągnęliśmy w mieście. Pożyczki w cudzysłowie oczywiście. Tych 500 000 zł. Otóż ten dług, zgodnie z umową z zarządem miasta, czyli z panem burmistrzem, oddamy w sytuacji, kiedy on będzie im potrzebny na cele inwestycyjne. Prawdopodobnie nastąpi to w tym roku, znaczy w roku 2020, przy budowie jednej z dróg w mieście. Także tu proszę się nie obawiać, jest to też zapisane w budżecie. Ci, którzy mają takie pytania na sesji Rady Miasta, uspokaja. Po prostu ta kwota jest i cały czas czeka na sygnał. Kolejna sprawa to też taka bardzo pozytywna rzecz, bo zmieniliśmy regulamin wypłacania dodatków funkcyjnych dla wszystkich nauczycieli metodycznych i to pozwoli na wyrównanie tych dodatków od 1 już września 2019 roku. Także myślę, że to też jest bardzo, bardzo pozytywna kwestia. Warto o tym też powiedzieć. Warto też, myślę, powiedzieć jeszcze o tym, że Szpital Powiatowy, no druga taka z naszych instytucji, która też generuje, czy potrafi generować również i deficyt, stanął na wysokości zadania w tym roku i przyniesie nam zysk w okolicach 250 000-280 000 zł, czyli tutaj powiat, odnosząc się do starych przepisów, już nie będzie, że tak powiem, musiał niczego dopłacać. Przy czym stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii jest takie, że właśnie jednostka prowadząca nie będzie już zobowiązana do pokrywania tych strat. Czyli szpital, taka jednostka jak szpital będzie pracowała już jakby na własny zupełnie rachunek. No nie wiem, czy to jest mniej pocieszające, czy bardziej. No dla nas na pewno jest to sprawa bezpieczniejsza, tak, dla powiatu. No, a ze szpitalami zobaczymy, bo rząd też nad tym pracuje i myślę, że kwestie oświaty i kwestie ochrony służby zdrowia zostaną w sposób systemowy w przyszłym roku, a przynajmniej w okresie tych 2 lat, 2020-2021, rozwiązane. To właściwie tyle, ile tutaj chciałem Państwu przekazać na temat naszego budżetu. Cieszę się, że ten budżet został
tak właśnie skonstruowany, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, to już trochę uprzedzę, są pozytywne, że jednak zakładamy w tym budżecie możliwość zamknięcia się wszystkich jednostek oświatowych i pozostałych również już do końca przyszłego roku. Dlatego, że ja chciałbym tu jeszcze raz podkreślić, my tu możemy mówić o różnych drobnych korektach budżetowych, bo tak zawsze jest w czasie roku budżetowego kolejnego. Natomiast generalnie budżet jest skonstruowany, skrojony na miarę naszych możliwości i przystosowany też do możliwości poszczególnych jednostek. Ja życzyłbym sobie, i myślę wszyscy tutaj jak siedzimy, żeby zakończenie roku 2020 było bardzo pozytywne, jeśli chodzi o finanse, bo szanowni państwo, jeżeli my przeznaczamy gros środków na oświatę, to gdzieś te środki komuś musimy, że tak powiem, odebrać, lapidarnie, kolokwialnie rzecz nazywając. I jednostki pozostałe w naszym powiecie, pracujące naprawdę dobrze, wydajnie, bardzo często muszą na koniec roku różne wypracowane swoje środki oddawać, nie mogąc nimi dysponować, chociaż w najmniejszej ilości. A chcielibyśmy, żeby tak właśnie nie było, żeby każdy, który otrzyma swój budżet, mógł w ramach tego budżetu rzeczywiście się samorządzić i żeby to było pozytywne również i dla pracowników. Także przygotowany przez nas budżet jest taki, jaki jest. Państwo dyskutowaliście nad tym budżetem. Ja wnoszę tutaj przed Wysoką Radę o to, żebyśmy ten budżet po prostu przyjęli, bo da nam on rzeczywiście gwarancję bezpiecznej pracy w 2020 roku. Wszelkie zmiany i korekty oczywiście będą następowały, ale to już będzie po przyjęciu tego budżetu, bo mam świadomość, że nie wszystkim tak skonstruowany budżet może do końca odpowiadać. No przy czym, jak państwo wiecie, podkreślę to jeszcze po raz któryś, budżet powiatu to jest budżet również składający się z dotacji, subwencji i praktycznie bez dochodów własnych. Więc my ten budżet musimy w zasadzie ustalać tak, konstruować, żebyśmy mogli właściwie administrować naszym powiatem. Bo to tak na dobrą sprawę to jest budżet administracyjny. Chociaż jak państwo słyszeli, jest sporo zadań, szczególnie drogowych, bo na tym nam naprawdę bardzo zależy. I będziemy starali się to przy tych niewielkich środkach własnych realizować. Przy pomocy oczywiście kredytu, który mamy zamiar zaciągnąć na pokrycie deficytu. Ale to są wszystko elementy, które muszą się zmieścić w tych wszystkich ograniczeniach związanych z wieloletnią prognozą finansową. I tutaj my niestety nie mamy odstępstwa. Nie mamy takich dochodów własnych, które moglibyśmy przeznaczyć na różne inne cele. Także raz jeszcze bardzo proszę Wysoką Radę o to, żeby ten budżet przyjąć właśnie w całości, tak jak został tutaj przeze mnie przedstawiony i jak państwo macie zapisane w uchwale, w projekcie uchwały właśnie uchwalenie budżetu powiatu na rok 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Dzisiaj rano obradowała Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu i wypracowała opinię na temat budżetu, dlatego poproszę w tej chwili przewodniczącego Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, pana radnego Wiesława Kuracha o przedstawienie tej opinii. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, obradowała dzisiaj w sprawie wypracowania opinii odnośnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok. Komisja spotkała się trzykrotnie, czyli 12, 19 w dniu dzisiejszym i w wyniku tych spotkań wypracowała opinię, którą teraz Państwu przedstawię. Komisja w składzie: pan Zbigniew Szyszka, pan Jerzy Szarejko, pan Piotr Stapaj, pan Grzegorz Mucha, pan Marcin Maty-Junas, pan Mirosław Figat, pan Bartłomiej Hilmanowicz, pan Krzysztof Łuszczyk i Wiesław Kurach.
Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2020, przedłożonego Radzie Powiatu w dniu 15 listopada 2019 roku wraz z autopoprawką do projektu z dnia 22 listopada 2019 roku, 7 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2020. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetu na rok 2020 wraz z autopoprawką jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Komisja, oceniając projekt budżetu, wzięła pod uwagę opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 roku, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetu na rok 2020. Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu, oceniając projekt budżetu na rok 2020, wzięła pod uwagę szczególnie wielkość dochodów i wydatków na rok 2020, w tym dochodów i wydatków bieżących oraz wysokość wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę realizację wynikającą z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6. Dochody bieżące planowane na rok 2020 po uwzględnieniu autopoprawki wynoszą 80 079 848 zł. Natomiast plan wydatków bieżących po uwzględnieniu autopoprawki wynosi 73 873 368 zł i 94 grosze. Czyli zasada wynikająca z artykułu 242 została spełniona. Wynikiem projektu budżetu jest deficyt w wysokości 4 363 700 zł, czyli różnica między planem dochodów w wysokości 86 166 183 027 groszy, a planem wydatków w wysokości 90 529 083 zł i 27 groszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 363 700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 363 700 zł. Plan wydatków majątkowych opiewa na kwotę 16 653 514 zł 33 grosze. W tym wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 15 176 514 zł 33 grosze. Szczególna kontynuację i dokończenie zadań inwestycyjnych z lat poprzednich zgodnie z załącznikiem 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje, zakupy inwestycyjne w wysokości 1 480 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Projekt budżetu powiatu na 2020 rok jest sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dział, rozdział, paragraf i składa się z części opisowej i tabelarycznej. Komisja, biorąc pod uwagę powyższe zapisy i analizę projektu budżetu na rok 2020, postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu wraz z autopoprawką na rok 2020. I tu na koniec mała uwaga, tak jak wspomniał pan starosta, również na komisjach rozmawialiśmy o tym, żeby pamiętać, żeby w tym roku pamiętać o tych pracownikach obsługi administracji, bo rzeczywiście te podwyżki, które były planowane dla części, były, dla części nie. Nie jest to duża grupa pracownicza, więc myślę, że przy dobrym gospodarowaniu środkami
będzie możliwe, żeby w tym roku dla tej grupy pracowników zabezpieczyć podwyżkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu. Teraz przechodzimy do punktu C, a w punkcie C mamy do przedstawienia państwu trzy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak już państwo wiecie, mówił o tym pan starosta, wszystkie trzy uchwały są pozytywne. Jestem zobowiązany państwu je przedstawić, a o pomoc poproszę pana zastępcę przewodniczącego Rady Powiatu, pana Krzysztofa Łuszczyka, o przeczytanie owych trzech opinii RIO. Proszę bardzo. Uchwała numer RIO 4/0120/357/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Przedmiotowy projekt przedłożono również Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwałą nr 13/114/2019 z dnia 14 listopada 2019 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Skład orzekający dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalenia i wykonania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego przewiduje w roku 2020 dochody ogółem w wysokości 86 166 183,27 zł. Wydatki ogółem w wysokości 90 529 883,27 zł. Deficyt 4 363 700 zł. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2020 roku ogółem wynosi 28 424 200 zł. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030 wynika, że realizacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2020 i w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanawia jak na wstępie. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Uchwała numer RIO 4/0120/356/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka,
działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy o izbach obrachunkowych, postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Zarząd Powiatu Bartoszeckiego uchwałą nr 39/115/2019 z dnia 14 listopada 2019 w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2020 oraz uchwałą nr 41/122/2019 z dnia 22 listopada w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2020 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszeckiego. Sąd orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji uchwały podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. I trzecia uchwała, numer RIO.4/0120/358/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu bartoszeckiego na 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Piszka, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez powiat bartoszycki deficytu budżetowego w wysokości 4 363 700 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na rok 2020. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwałą nr 39/115/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2020 oraz uchwałą nr 41/122/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2020 przyjął powyższy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Bartoszyckiego. Skład orzekający, wydając opinię, ustalił, co następuje. W powiecie bartoszyckim planowane dochody na 2020 rok wynoszą 86 166 183,27 zł. Planowane wydatki 90 529 883,27 zł. Deficyt budżetu wyniesie 4 363 700 zł. Przychody budżetu wyniosą 7 700 000. A rozchody wyniosą 3 336 300 zł. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego w paragrafie 4 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4 363 700 zł.
Wymienione źródło przychodów jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób finansowania deficytu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej powiatu bartoszyckiego na 2020 rok. Mając powyższe na uwadze, postanowione w sentencji podpisał przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, obowiązek przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej został spełniony. Kolejny punkt tym jest dyskusja. Wobec tego otwieram dyskusję nad budżetem powiatu i pozwólcie Państwo, że ja pozwolę sobie pierwszy zabrać głos w tej dyskusji. Otóż chciałbym stwierdzić, że budżet jest trudnym budżetem, dlatego że w ostatnim roku zarząd powiatu podjął niezwykle trudną i odważną decyzję, likwidując Powiatowy Zespół Administracji Oświaty, przenosząc księgowości do szkół, co moim zdaniem zwiększa autonomię szkół. Dyrektor szkoły staje się prawdziwym gospodarzem przede wszystkim finansów szkoły, musi tymi finansami zarządzać. Tego typu decyzja nie była łatwa, była odważna, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ponad 90% szkół właśnie w ten sposób jest zarządzana w Polsce. I to jest, wydaje mi się, dobre rozwiązanie, które powinno przynieść pozytywne skutki. Oczywiście taka reforma nie trwa z dnia na dzień, to jest proces, dlatego już w tym roku jest dużo lepsza sytuacja w oświacie niż w ubiegłym roku, a w przyszłym roku miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie jeszcze dużo lepsza i skutek tej reformy będzie naprawdę pozytywny. Chciałbym też kilka słów powiedzieć o naszym szpitalu powiatowym. Pan starosta mówił, że nasz szpital jest w całkiem przyzwoitej kondycji finansowej, wbrew temu, co niektórzy mówią, że ma szpital płynność finansową, spłaca swoje kredyty i chciałbym tu z tego momentu zaapelować do wszystkich samorządów powiatu bartoszyckiego, do wszystkich gmin powiatu bartoszyckiego. Mówi się, że szpital jest powiatowy, ale tak naprawdę szpital jest gminny, każdej gminy, dlatego że w szpitalu bartoszyckim są leczeni mieszkańcy całego powiatu i gminy Górowo, i gminy Sępopol, i gminy Bartoszyce, i gminy Bisztynek. I szanowni Państwo, to jest wasz szpital. To jest wasz szpital. Tu przede wszystkim zwracam się do wójtów i do burmistrzów. I dobrze by było, gdyby w budżetach gmin znalazły się pieniądze na środki, na dofinansowanie szpitala, ponieważ tam są leczeni właśnie wasi mieszkańcy również, a przede wszystkim wasi mieszkańcy, tu zwracam się do wójtów i do burmistrzów. Szpital nasz się rozwija, robi się coraz lepszy. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w tym roku w przyszłym roku w szpitalu będziemy mieli już rezonans magnetyczny, prawda, co jest niezwykle istotne, że już nie będziemy musieli jechać do Olsztyna, czy do Elbląga, czy do Ełku, żeby dokonać badania rezonansem magnetycznym. Szanowni Państwo, budżet nie jest łatwy, budżet jest trudny, ale mamy wielką ambicję. Ja tutaj mówię o sobie jako radny, mamy wielką ambicję, żeby ten budżet zrealizować i żeby rzeczywiście ten deficyt budżetowy był jak najmniejszy, a najlepiej, żeby go w ogóle nie było. Tyle moich takich ogólnych uwag i teraz bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie. Pan wicestarosta Władysław Bogdanowicz. Bardzo proszę, panie starosto. Proszę.
Pan tak się przyzwyczaił, panie radny. Nie w tym zmierzamy, bo jeszcze za wcześnie zamykać dyskusję, bo jeszcze jej nie otworzyliśmy. Dopiero pan przewodniczący otwiera. Panie przewodniczący, szanowna rado. Ja na temat budżetu, bo myślę, że ten budżet, który w tej chwili został opracowany i tu już pozytywnie wszystkie opinie i pan przewodniczący swoją wolę wyraził i regionalna izba, pan starosta szczegółowo jakby przedstawił zamierzenia tego budżetu. Jest to nasz pierwszy budżet, proszę państwa, tej rady, bo pierwszy, bo praktycznie realizowaliśmy poprzedni budżet, to był podjęta decyzja była poprzedniej rady. Myśmy to kontynuowali, jakby nie rozwalaliśmy tam tego budżetu, czyli przyjęliśmy zasady jakiejś ciągłości i myślę, że jest to budżet bardzo konstruktywny, bardzo pozytywny w rozwoju, daje nadzieję na lepszy rozwój jakby. Nie jest to budżet marzeń jakby, ale zawsze go można realizować. To, co już tu było powiedziane wcześniej, że jest to budżet nasze możliwości i moja taka propozycja, ja będę za tym głosował, żeby go przyjąć. Jest dużo wyzwań, dużo uważam inwestycji w tym budżecie, dużo zaplanowanej. Myślę, od naszej jakby operatywności będzie zależało, czy my go tak zrealizujemy w iluś procentach, 120 czy 90, to od nas będzie zależało. Ja proponuję o przyjęcie tego budżetu, a szczególnie jeszcze chciałbym tutaj teraz przy konstrukcji tego budżetu pierwszego naszego serdecznie podziękować dla pani skarbnik, bo naprawdę musiała włożyć dużo trudu, żeby to wszystko pospinać i żeby te opinie były takie, a nie inne. Tak serdecznie dziękuję, myślę, w imieniu całej rady i całego zarządu pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście również przyłączam się do tych gratulacji i podziwu dla pani Teresy Śliwczyńskiej, dla naszej pani skarbnik, dla naszej pani minister finansów, która rzeczywiście dokonała tutaj wielkiej, wielkiej pracy, żeby ten budżet spiąć, żeby go można było uchwalić. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, pan radny Przybysz chciałby zabrać głos. Proszę. Ja mam takie pytanie do pana starosty, bo tutaj tam wydajemy, w budżecie mamy zapisane 1 600 000 na remont Lipowej. Czy jeżeli to wyremontujemy, to jest pomysł na to, żeby nie wiem, coś tam będzie przeniesione? Czy dodatkowe budynki, pomieszczenia nie będą zbyt dużym jakimś tam kosztem? Czy chyba, że jest jakiś tam inny pomysł? I tu mam też temat do pana przewodniczącego. Ma pan rację, że samorządy powinny pomagać w jakiejś tam formie dla szpitala. A to wszystko jest zależne też od budżetu każdego samorządu. I trzeba tutaj powiedzieć, że przede wszystkim utrzymywaniem szpitala i służby zdrowia jest podzielne państwo. I to jest nawet wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatniego w sprawie finansowania i w sprawie spłaty zaległości. Więc jeżeli samorządy będą miały możliwość takiego finansowania, to dobrze. I jeżeli będą pomagać. Ale przede wszystkim państwo powinno finansować służbę zdrowia. Jeżeli pani starosto, może pan odpowiedzieć? Dziękuję. Także panie radny, kwestia Lipowej, to przeznaczenie tego budynku jest już jakby od dawna, czyli od 2007 roku wiadome. No, przygotowywaliśmy ten budynek po to, żeby można było się z dużą częścią tutaj administracji powiatowej przenieść do tego budynku. Mieliśmy wtedy taki zamiar i dzisiaj też pewnie będziemy go mieli jeszcze bardziej spotęgowany faktem, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tego budynku przy ulicy 11 listopada się przeniosła i została tam w tej chwili tylko, no i teraz Powiatowy Zespół Administracji Oświaty opuścił też tę część budynku, więc została tam tylko komunikacja i taki mamy, takie przymiarki są. Oczywiście to proszę traktować jako pomysł na razie, ale taki jest, żeby z chwilą przeniesienia powiedzmy części tutaj administracji do tego budynku na ulicy Lipowej, przenieść komunikację tutaj do budynku tego i wtedy mielibyśmy do dyspozycji cały tamten budynek przy ulicy 11 listopada. No, pomysłów jest kilka na ten budynek. No, zobaczymy, no będziemy radzić o tym, szanowni państwo, bo zobaczymy, który w tym danym momencie akurat, bo to może być za rok, może będzie to za dwa, zobaczymy na ile my będziemy mogli zrealizować pomysł z przenosinami do tego budynku na ulicy Lipowej, czyli to
uzależnione jest z kolei od pozyskania środków. No, ale chcemy doprowadzić się do tego, żeby ten budynek przynosił nam jakieś bardzo wymierne korzyści. I w tym kierunku będziemy cały czas zmierzać. Natomiast co tam zainstalujemy, że tak powiem, no to będziemy tutaj pomysły zbierali, nie, w tym momencie. Także to tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy kto chciałby? Pan radny Mucha, bardzo proszę. Ja bym chciał zabrać głos w sprawie budżetu, w sprawach takich może czysto technicznych. Po pierwsze, w projekcie budżetu, jaki otrzymaliśmy, jest dwa razy załączony załącznik 8b, więc należałoby to skorygować w materiałach na dzisiejszą sesję. To nie zostało uczynione. Ja zgłaszałem to na poprzedniej komisji budżetowej, że mamy dwa razy ten sam załącznik załączony. Także należałoby go z tego projektu budżetu usunąć. To chyba po to, żeby go lepiej zapamiętać. Być może taki był zamiar pani skarbnik. Mam pytanie czysto prawne, bo w załączniku 3a, gdzie mamy inwestycje, w dziale 852, rozdział 85218, paragraf 60-60, jest zapis samochodu osobowego Dacia Duster. Z tego, co się orientuje, to prawo zamówień publicznych zabrania wskazywania konkretnego modelu czy też marki zakupywanego pojazdu, bo wiemy, że wyłonienie oferenta odbędzie się w drodze przetargowej, więc wydaje mi się, że ten zapis Dacia Duster należałoby tutaj z tego załącznika usunąć. I kolejna moja uwaga to taka już na przyszłość, czysto redakcyjna też, żebyśmy w tych zadaniach inwestycyjnych mieli dokładnie opisaną nieruchomość, bo jest wskazany budynek albo ulica, a nie mamy konkretnie wskazane, o który budynek chodzi. Ja wiem, że starostwo ma wiele nieruchomości i często jest się trudno połapać, o który konkretnie budynek chodzi. Więc tak tylko moja taka sugestia, żeby tutaj jeszcze dodać, jeśli ulica Lipowa, to wskazać numer tej nieruchomości. I moja... To tylko jedna. A być może starostwo ma jeszcze jakieś na ulicy Lipowej? Nie wiem. Nie mam. Niestety. Jeszcze moja taka ostatnia uwaga. Pan starosta powiedział, że będziemy się starać dać podwyżki pracownikom, żeby nie było tego spłaszczenia. No niestety, no, ale ustawa już o płacy minimalnej nakłada obowiązek niewliczania do wynagrodzenia dodatku za staż pracy, więc tego spłaszczenia już myślę, że już tak nie będzie. Natomiast no, musimy się zmierzyć z tymi podwyżkami, które nas czekają. I mam pytanie, bo pani skarbnik wskazała, że jeśli chodzi o placówki oświatowe, to główne księgowe ten temat znają, a jak wygląda sprawa samego starostwa i pracowników starostwa? Czy również ten problem został uwzględniony już w budżecie na przyszły rok, jeśli chodzi o te podwyżki, raz o płacę minimalną 2600 zł, a druga sprawa o zwiększenie tego wynagrodzenia o dodatek stażowy. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać, czy pan starosta chciałby coś na ten temat? Bardzo, tak. Proszę. Więc jeśli chodzi o te prace, płace tutaj w starostwie, to już tak jak ja zapowiedziałem na spotkaniu wigilijnym, 2% podwyżki zostało już wdrożone w życie. Z dniem 1 grudnia będzie realizowane na ten cały rok 2020. Natomiast te wszystkie podwyżki, którymi będziemy chcieli uciec od tego spłaszczenia, no będą realizowane sukcesywnie w miarę jakby ujawniania się środków płacowych. Wiemy, że te środki mogą, jakby przypływ tych środków może nastąpić wskutek różnych zdarzeń, na przykład no, nieobsadzania jednego, dwóch, trzech, czy tam iluś etatów, chorobowego, długiego i tak dalej. Więc w takich przypadkach będziemy starali się skorzystać z tych środków i tym osobom, które ewidentnie będzie widać, że spłaszczenie jakby no, nie powinno tam nastąpić, będziemy starali się te, powiedzmy, pobory podnosić w kwestiach tych zasadniczych. Dlatego, że tak jak pan tu wspomniał, dodatki stażowe są już niezależne od tego i to rzeczywiście będzie pokazywało. Znaczy, to też jest ta różnica, tak? Która wyniknie. Ale mimo wszystko będziemy chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pracownicy, którzy pracują ileś lat, prawda, już mieli mimo wszystko zasadnicze pobory wyższe niż osoby, które przyjdą do pracy już powiedzmy w tym roku czy w przyszłym roku i tak dalej. Bo no to takie trochę niesprawiedliwe według nas. I będziemy starali się zrobić wszystko, żeby
te wszystkie historie związane z placami jakoś tak unormować, żeby to wyglądało normalnie. Jakkolwiek każdy z Państwa to rozumie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec tego. A jeszcze pan. Jeszcze tylko odnośnie tego zapisu. Rzutem na taśmę pan Piotr Stapaj, bardzo proszę. Odnośnie tego zapisu, odnośnie tej daty. Pan Piotr Stapaj teraz. Czy może pan radca prawny się tutaj jeszcze wypowie? Czy ale teraz zbyt, pan Piotr Stapaj, proszę bardzo. Panie Piotrze, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście pan powiedział tutaj, że jest to trudny budżet i mamy, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast przy tej trudności nie zapominajmy, że jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy, chociaż będą one wymagały od nas dużych poświęceń, to one po prostu się nie ziszczą. Przede wszystkim chodzi o oświatę. Naprawdę wydaje mi się, że już możliwość dzielenia kredy na 4 już jest maksimum, które szkoły muszą zrobić i zrobiły to, ale pewnych rzeczy po prostu bez wsparcia nas nie zrobią. Proszę pamiętać, że jest nałożony obowiązek, jeżeli chodzi o nową podstawę programową, jeżeli chodzi o wyposażenie szkół w wszystkie urządzenia multimedialne. Niestety wiemy, że w tym budżecie, jeżeli chodzi o inwestycje i możliwości tych, którzy dyrektorzy mają w zasobie swoich budżetów, nie są za wielkie. Także jednak pamiętajmy o tym, że jeżeli wyludniamy się, a nasza młodzież będzie wyjeżdżała, to naprawdę będziemy mieli coraz większe kłopoty. Dlatego tutaj do nas wszystkich przede wszystkim apeluję, żebyśmy jednak mimo wielkich trudności i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, naprawdę nie traktowali oświaty jako czegoś, co ciągle jest problemem, ale jako coś, co przyniesie nam, naszemu powiatu, wymierne skutki. Może nie teraz, ale za kilka lat. Także życzyłbym sobie oczywiście, żebyśmy my wszyscy jednak, kończąc ten rok budżetowy, który planujemy dzisiaj, pamiętali, że oczywiście potrzeby są ogromne w wielu dziedzinach, ale mimo wszystko jednak te trzy rzeczy, które ciągle tak naprawdę są dominujące, czyli oświata, służba zdrowia i infrastruktura, czyli drogi, są dla nas najważniejsze. I pamiętajmy o tym, a to, że są trudności, niech dają tylko nam możliwość wyzwań i szukania takich możliwości, bo powiedzenie nie, masz sobie poradzić, jest bardzo proste. Natomiast od nas wszystkich tutaj, od naszej pracy i życzyłbym sobie przede wszystkim, żebyśmy tutaj w tym przyszłym roku jednak mieli możliwość większej ilości spotkań i naprawdę chcieli dyskutować, rozmawiać, bo tylko i wyłącznie dzięki temu możemy jakieś konstruktywne wnioski wypracować. Także nie jest to budżet marzeń, jak tutaj pan przewodniczący powiedział. Nie powiedział. To nie jest budżet marzeń, to jest budżet trudny. Więc chciałbym, żebyśmy jednak pamiętali, że szukajmy tych możliwości, mimo że dzisiaj mogą być one niemożliwe. Ale myślę, że przy tak wspaniałej Radzie i zarządowi oczywiście, te wszystkie trudności po prostu spowodują, że będzie o wiele lepiej. Także na koniec naprawdę nie traktujmy niczego, że coś jest kulą u nogi i wydaje mi się, że możliwości oszczędzania oświaty są już maksimum. I proszę naprawdę uwierzyć mi, że jeżeli nic nie zrobimy, to po prostu już kredy na 10 razy się nie da podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam, że oszczędności są już duże i rzeczywiście niewiele już można zrobić, ale trzeba pracować, trzeba myśleć, trzeba próbować, żeby było jak najlepiej. Ja bym jeszcze tylko dodał, że nie demonizowałbym tego, że młodzież wyjeżdża, że zawsze wyjeżdżała i wyjeżdża i będzie wyjeżdżała, bo zawsze część młodzieży po prostu idzie do szkół, gdzieś do innych miast.
Pan mecenas może jeszcze w myśl tutaj prośby pana Muchy może odpowie też na to pytanie dotyczące tych przetargów. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Otóż jest to zapis, który jest umieszczony w budżecie. Nie jest jeszcze to procedura zamówień publicznych, czyli ten właśnie wniosek to wychodzi za daleko. Natomiast faktycznie jak gdyby wnioskodawca, i to jest właśnie zapisane, określał jaki to powinien być po prostu samochód, który by najlepiej odpowiadał właśnie potrzebom wnioskodawcy, czyli że chodziło o terenowy, o pojazd prześwit i tak dalej. I oczywiście jak gdyby, że to się powinno znaleźć właśnie już jak gdyby no, w treści samej oferty i zamawiania właściwie też tego pojazdu. A to jest oczywiste, że gdy się jeszcze po prostu, że tak powiem, marki pojazdu. Więc ten pana wniosek jest zbyt daleko tutaj akurat idący. A w budżecie jako takim, jak mówię, jest zgodnie tylko i wyłącznie z tym, co napisał wnioskodawca. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Robert Pająk. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, szanowni radni. Tutaj mamy kwotę 45 tysięcy złotych. Jest to kwota poniżej progu unijnego. Tutaj przetargi nie obowiązują w tym momencie. Jest to zgodnie z zarządzeniem tutaj zarządu. Regulamin jest do 30 tysięcy euro i według tego możemy po prostu kupić, co będziemy sobie żywnie chcieli, stosując procedury zgodnie z regulaminem i tyle. Także tutaj wiadomo, że jeżeli chodzi o dacie Duster, to zostało po prostu wpisane, że starostwo chce ten samochód po prostu kupić. Jest to najtańszy samochód na rynku aktualnie, samochód taki lekko terenowiony i tyle. No. Gdyby kiedyś były progi i niższe, dużo niższe, samochody były może bardziej wtedy mniej dostępne i wtedy te procedury przetargowe faktycznie obowiązują przy kwotach powyżej 120 tysięcy złotych, tak krótko przeliczając, bo biorąc pod uwagę kurs euro, który jest określony w rozporządzeniu też. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Zduniuk prosi o głos, proszę. Jeszcze może jedna rzecz. Ja bym proponował, aby pan radca prawny dał ekspertyzę odnośnie tego przetargu, daczki tej, z racji tego, że to będzie dla nas chyba najbardziej zasadne. To nie chodzi o to, czy te 40 tysięcy, czy ileś, tylko w tej kwocie, a to jest kwota 120 tysięcy, za 120 tysięcy to już można kupić samochód dosyć dobry i wskazywanie daczki, Dustera nie jest uzasadnione. Tyle powiem i chciałbym, aby to było przez pana radcę prawnego potwierdzone na piśmie. Dziękuję. Przyjęliśmy pana uwagę do wiadomości. Także szanowni państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego dziękuję państwu za uwagę. Zamykam w tym momencie dyskusję i przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach. A te sprawy to budżet, proszę państwa, bo na początek uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030. Czy państwo pozwolicie, że ja nie będę czytał całej tej uchwały, dlatego że o uchwale budżetowej już dzisiaj wszystko zostało powiedziane, wszystkie wydatki, deficyty budżetowe i inne rzeczy zostały już tutaj wymienione, zostały wymienione opinie i myślę, że nie ma sensu, żebym ja to powielał jeszcze raz w tej chwili. Czy jeśli nie widzę sprzeciwu, więc widzę, że państwo wyrażacie zgodę na to, więc przechodzimy do uchwały już momencik, o już mam. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2030. Jest to uchwała numer 18/90/2019 z dnia 30 grudnia roku pańskiego 2019. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwała, co następuje i tu następuje tekst uchwały, którą proponuję w tej chwili przegłosować. Kto z panów radnych jest za
przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekamy je, tak, wszyscy już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła wieloletnią prognozę finansową powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. I przechodzimy w tej chwili do kolejnej uchwały, chyba najważniejszej dzisiaj. Uchwała nr 18/91/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 grudnia roku pańskiego 2019 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020. Tu następuje podstawa prawna i treść uchwały, która już dzisiaj wielokrotnie była przedstawiana. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze. Tak, już jest. Stwierdzam, że za głosowało 15 radnych, 0 było przeciw, 2 radnych się wstrzymało od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwaliła budżet powiatu na rok 2020. Wielkie, wielkie brawa, bo to, proszę panów, proszę państwa, jest chyba najważniejsza uchwała w ciągu roku. Przechodzimy w tej chwili do kolejnych uchwał, też dotyczących budżetu, ale już budżetu bieżącego, tego, który trwa jeszcze, czyli zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Tu już pozwolę sobie przeczytać tę uchwałę, bo o niej nie była mowa. Jest dość długa, ale myślę, że szybko to zrobię. W sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019. Tu jest podstawa prawna i następnie paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 470 825 059 groszy. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 85 889 430 i 30 groszy. Dochody bieżące 77 858 646 97 groszy. Dochody majątkowe 8 030 783 33 grosze. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatku powiatu o kwotę 1 993 921 66 groszy. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 86 692 77 groszy. Wydatki bieżące 72 809 568 49 groszy. Wydatki majątkowe 13 881 204 28 groszy. Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b. Wydatki związane, punkt czwarty. Wydatki związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki numer 4. Paragraf trzeci. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 44 760 zł. Przepraszam, zadyszki dostałem. Punkt drugi. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 423 253 złote 11 groszy. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 42 600 złotych.
Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 0 zł. Deficyt, paragraf 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 801 342,47 zł zostanie pokryty z nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 229 123,56 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 572 218 złotych i 91 groszy. Przychody budżetu w wysokości 3 847 198 złotych i 47 groszy. Rozchody w wysokości 3 045 856 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów... Słucham? Aha, jeszcze opinia komisji. Rzeczywiście. Bardzo proszę pana radnego Wiesława Kuracha o wyrażenie opinii na temat tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja w dniu dzisiejszym projekt uchwały odnośnie zmian w budżecie zaopiniowała jednomyślnie, pozytywnie. Pozytywnie, dziękuję bardzo, czyli opinia jest pozytywna. Możemy przechodzić do głosowania, także bardzo proszę, kto z panów radnych jest za, kto przeciw, a kto się wstrzymuje? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła zmiany w budżecie powiatu na rok 2019. Kolejna uchwała, która jest jakby konsekwencją tej uchwały, a mianowicie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Pozwólcie też państwo, że nie będę już czytał tej uchwały, bo jest to jakby konsekwencja tej pierwszej. Opinia oczywiście pozytywna i przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy na pana radnego. Jest za. Tak jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bartoszyckiego na 2020 rok. Projekt państwo otrzymali. Czy są uwagi do tego? Pan radny Wiesław Kurach się zgłasza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji komisja zawnioskowała, aby w projekcie planu pracy Rady w miesiącu listopadzie umieścić blok informacyjny, jak to bywało dawniej, informacyjny odnośnie rolnictwa w naszym powiecie. Jak sobie przypominam, to rolnictwo było omawiane już wcześniej i jak pamiętam, że w planie pracy w ubiegłym roku to rolnictwo umieściłem i wolą Rady potem to rolnictwo wykreśliłem. Więc w tej chwili mam pytanie, czy nadal chcemy, aby ten blok rolniczy był. Czyli, ale żeby być precyzyjnym, ja bym prosił o konkretny zapis, jak to zapisać. Znaczy punkt trzeci oczywiście, czy powiedzmy, ja bym proponował, żeby to był punkt drugi, a trzeci podjęcie bieżących układ, a trzeci to podjęcie bieżących uchwał. I teraz jak ma brzmieć ten punkt?
No właśnie w poprzednim planie pracy nie było, dlatego... No to ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jak on brzmiał. Blok rolniczy, tak? Tak, blok rolniczy. Blok rolniczy, dobrze. Ja w takim razie muszę to przegłosować. To jest wniosek do projektu. Kto z panów radnych jest za tym, aby w listopadzie jako punkt drugi dopisać blok rolniczy i wtedy punkt drugi, czyli podjęcie bieżącego uchwał, stanie się punktem trzecim. Kto z panów radnych jest za? Słucham? Tak, tak, nie, no poczekamy oczywiście. Już możemy chyba, tak? Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego dopisała do planu pracy w listopadzie ów właśnie blok rolniczy. Skoro nie widzę więcej uwag, to przechodzę do głosowania, do przegłosowania tego projektu. Kto z panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok z wcześniej przegłosowaną poprawką? Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam tym samym, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady na rok następny. Kolejna uchwała to jest projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Czy życzą sobie państwo, żebym przeczytał całą uchwałę, czy nie, tak? Wobec tego jeszcze raz powtórzę, opinia komisji, bardzo poproszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia komisji w sprawie projektu uchwały, o której Pan Przewodniczący wspomniał, jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy przystąpić do przegłosowania tej uchwały. Uchwała numer 18/95/2019 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze dwóch radnych. Pan radny Grzegorz Mucha jeszcze. Czekamy. Jest w porządku. Czyli stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest ta właśnie uchwała, która została wprowadzona dzisiaj przez pana starostę i przegłosowana przez Radę. Jest to uchwała numer 18/96/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej numer 1999N DP 132ON Dzikowo-Iławeckie kategorii drogi powiatowej przez wyłączenie z użytkowania. Tutaj następuje podstawa prawna i dalszy ciąg uchwały, który w zasadzie też był już omawiany, więc myślę, że nie będę dalej tego czytał. Więc przystępuję do głosowania. Kto z panów radnych jest za uchwaleniem uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej numer taki i taki, który wcześniej przeczytałem, Dzikowo-Iławeckiej kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania? Kto z panów jest za? Kto z panów jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze pan Grzegorz. Coś, awaria, tak. Dobrze. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie uchwaliła
uchwałę o pozbawieniu tej drogi, tej właśnie kategorii. Kolejna uchwała numer 18/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Czy chcieliby Państwo coś o tej uchwale, ponieważ jest pani dyrektor Brygida Adamaitis i mogłaby coś na ten temat powiedzieć. Czy Państwo życzycie sobie wyjaśnień? Czy wszystko jest jasne? Ufacie pani dyrektor. Cieszę się bardzo. Ja też ufam pani dyrektor. Czy też pozwolicie Państwo, że ja nie będę odczytywał tej uchwały? Jeśli tak, to przeczytam tylko jej tytuł. Kto z panów radnych jest za uchwaleniem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku? Kto jest za? Kto się wstrzymał? A kto jest przeciw? Pan Grzegorz oczywiście za. Tak? Skoro pan Grzegorz jest za, więc stwierdzam, że jednogłośnie uchwaliliśmy tę właśnie uchwałę. Jest to już ostatnia z uchwał, jakie dzisiaj uchwalaliśmy. Zostały nam jeszcze w tej chwili sprawy różne, czyli otwieram punkt sprawy różne. Kto z panów radnych chciałby w sprawach różnych zabrać głos? Bardzo proszę. Pan wicestarosta Bogdan, Władysław Bogdanowicz. To za dużo imion troszeczkę, ale panie starosto, panie przewodniczący, szanowni radni, miła taka atmosfera. Dzisiaj jakby jeszcze jest świąteczna, bo mamy właśnie takie zachowania tutaj dzisiaj pocieszające. Pan radny dzisiaj trzeba, nawet wniosków nie trzeba składać takich, zamknięcie dyskusji, ma pełne zaufanie do rady, widzę, i do pracowników. Cieszę się ogromnie, bo jesteśmy w okresie takim świątecznym. Chciałbym nawiązać do tego, bo wczoraj uczestniczyliśmy razem z panem starostą w koncercie w Farze w kościele. Naprawdę inicjatywa bardzo słuszna i piękny koncert dzieciaki. Prowadziła to pani Konrad, ksiądz był dziekan, wszyscy, atmosfera dla takiej dziewczynki. No naprawdę dla tej rodziny warto pomóc. Ja chciałbym z takim apelem dzisiaj się zgłosić tutaj. Każda złotówka tam się liczy w tym domu, pomoc dla tej dziewczynki, więc otwórzmy swoje serca w tym okresie świątecznym, jeśli możemy jako rada. Na ten cel do pani Uli Pulski, tutaj ona jakby inicjatorem jest takim od powiatu, więc to co może, to myślę, że inicjatywa bardzo słuszna. Proszę konsultować to z panią Ulą, bo tam można nawet 1% podatku złożyć, więc bardzo pocieszająca taka inicjatywa, co godna podkreślenia. Dziękuję bardzo panie. Dziękuję bardzo panu staroście. Pan radny Robert Pająk prosił o głos, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli jesteśmy już w takiej atmosferze Nowego Roku, tutaj akurat pan Piotr Burmistrz, Piotr Petrykowski miał zaproszenie na sesję, niestety nie mógł dzisiaj przybyć. I w jego imieniu po prostu krótko chciałem po prostu życzyć wszystkiego najlepszego w nowym 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze pan radny Piotr Stapaj, proszę uprzejmie. Bardzo świątecznie, noworocznie się zrobiło. Także oczywiście w imieniu, mam nadzieję, rady, radnych, wszystkim tym, którzy są w Obrządku Wschodniego, którzy właśnie są przed tym okresem świątecznym. Pamiętajmy, że jesteśmy bardzo specyficznym, a zatem bardzo ciekawym powiatem, jeżeli chodzi o tą różnorodność kulturową, wyznaniową. Także wszystkim tym mieszkańcom naszego powiatu Obrządku Wschodniego, którzy będą właśnie 6 stycznia obchodzić święta Bożego Narodzenia, właśnie w imieniu własnym, ale mam nadzieję wszystkich nas radnych, złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta Bożego Narodzenia były świętami rodzinnymi, a przede wszystkim tymi, którzy będą wszelkie te niedobre rzeczy zostawiać, a będziemy patrzeć z pozytywem na to, co nas czeka, z większym optymizmem oczywiście.
Także mam nadzieję, że wszyscy ci mieszkańcy naszego powiatu te życzenia od nas przyjmą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan starosta prosi o głos. Proszę, proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, szanowni mieszkańcy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dzisiaj Wysokiej Radzie za tak bardzo sprawne przeprowadzenie dzisiejszej sesji i podjęcie uchwał, czy uchwały tej jednej szczególnie bardzo, bardzo istotnej dla funkcjonowania powiatu w przyszłym roku, a mianowicie uchwały budżetowej na rok 2020. Bardzo dziękuję za te dyskusje, które trwały, za te podpowiedzi, które sobie skrzętnie notujemy, za podpowiedzi dotyczące prób rozwiązywania problemów, które przed nami są, szczególnie jeśli chodzi tutaj o oświatę, bo zainteresowanie oświatą ze strony radnych jest duże i myślę tutaj, panie radny Stapaj, że my rzeczywiście będziemy się, tak jak ja już wcześniej zapowiadałem, spotykali na takich roboczych spotkaniach po prostu, żeby sobie pewne kwestie wyjaśnić, może coś podpowiedzieć i wdrożyć później do pewnych rozwiązań. Przy czym uważam, że sprawy oświaty, jak też sprawy służby zdrowia, ochrony służby zdrowia muszą też być rozwiązane w skali kraju, czyli systemowo. Dlatego, że nasze budżety, nasze możliwości kreacji, poprawy tych wszystkich warunków dotyczących oświaty i służby zdrowia w którymś momencie już się wyczerpały. I my też jako samorząd jesteśmy już właściwie pod ścianą. Oczywiście pomysły mamy, natomiast brakuje środków. I o te środki będziemy usilnie zabiegali. No, rząd obiecuje, więc ja akurat ufam temu rządowi. Wierzę, że te środki przyjdą. Na oświatę poczekamy do końca stycznia, czy tam do połowy lutego zobaczymy. Ze służbą zdrowia zobaczymy, jak będzie podjęta reforma. Ale fakt faktem, że my jako instytucja prowadząca, założycielska, i szkoły, i powiedzmy sobie szpitale, no będziemy się nad tym bezwzględnie musieli pochylać sukcesywnie, bo problemy będą, to na pewno. I dlatego też liczę tutaj, bardzo liczę, że Państwo po prostu wspomożecie nas swoją wiedzą merytoryczną, bo jest w Was wielka, jesteście praktykami tutaj w swojej większości i to nam pomoże rzeczywiście ustabilizować oświatę w przyszłym roku na tyle, żeby już tego typu problemów, jakie mieliśmy w tamtym roku, jakie mieliśmy w tym roku, już dużo mniejsze, żeby już tych problemów tak naprawdę nie było. Także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym radnym. Dziękuję oczywiście, też powtórzę tutaj za kolegami, tutaj całemu zespołowi, który pracował nad naszymi finansami, na czele z panią skarbnik Teresą Śliwczyńską, na czele z panią sekretarz. Tutaj również i pan mecenas był bardzo pomocny w wielu, wielu kwestiach, więc też za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Chcę podziękować tutaj panom przewodniczącym naszej rady, którzy naprawdę bardzo sprawnie to prowadzą. W opiniach naszych tutaj oglądających, że tak powiem, mieszkańców prowadzimy, no to koledzy, bardzo sprawnie te sesje i pomimo różnicy zdań nie wychodzimy ponad jakieś takie nieprzyzwoite, że tak powiem, zachowania. To jest bardzo ważne, że mieścimy się gdzieś tak w tych kanonach savoir vivre'u, takiego politycznego, samorządowego i za to też bardzo serdecznie Państwu dziękuję i też apeluję, żebyśmy w przyszłości, pomimo, mówię, różnicy zdań, różnicy pewnych poglądów, no zachowywali się godnie, żebyśmy nawet może my tutaj na dołach pokazali gdzieś tam warszawiakom i innym dużym aglomeracjom, że potrafimy się porozumieć, że nawet spory polityczne mogą mieć swój taki właściwy wygląd, czy nie wychodzić poza właśnie, jak tu wspomniałem, te kanony przyzwoitości. Za to też bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Przyłączam się oczywiście też do tych wszystkich życzeń noworocznych dla i nie tylko, bo i świątecznych też właśnie dla wszystkich osób, dla wszystkich Państwa, którzy obchodzą swoje święta zgodnie z kalendarzem juliańskim i życzymy, ja w swoim imieniu, w imieniu zarządu, myślę, że tutaj w imieniu Rady to już się Państwo wypowiadali, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, myślę, że tego spokoju, ducha, optymizmu na przyszłość i zdrowia, bo to wszystko razem
z wiarą, nadzieją i miłością daje nam właściwe poglądy na życie, właściwe tory, którymi powinniśmy się kierować nie tylko w czasie świątecznym, ale również w całym 2020 roku. Tego wszystkiego Państwu życzę. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze i nam tutaj wszystkim i wszystkim, którzy nas wspomagają. Także proszę przyjąć od nas najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Bawcie się dobrze jutro na balach sylwestrowych, także by wrócić po tych rozkoszach podniebienia i też ducha spokojnie do pracy w nowym roku, bo czeka nas rzeczywiście sporo tej pracy i ciężkiej pracy. I tego sobie życzmy, żeby nam to wszystko, co sobie założyliśmy, żeby nam się udało. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu staroście. Ja pozwolę sobie też dołączyć się do tych życzeń i powiedzieć, że również bardzo serdecznie życzymy naszym braciom w wierze z obrządku wschodniego, którzy będą obchodzić Boże Narodzenie. To samo Boże Narodzenie, które było wcześniej, bo to jest tylko różnica w kalendarzu. Życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, a wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom powiatu bartoszyckiego życzymy sukcesów, zdrowia w nowym roku, sukcesów zawodowych i wszelkich prywatnych i żebyśmy dali radę, wszyscy żebyśmy dali radę zrealizować ten budżet i może jeszcze coś więcej. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, szampańskiej zabawy i wesołych, zdrowych świąt dla tych, którzy będą obchodzić te święta w styczniu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże dla wszystkich. No tak, jeszcze muszę zamknąć sesję. Szanowni Państwo, zamykam 18. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.